Hej, witam wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Dzisiaj zrobimy sobie przerwę od teorii spiskowych i Dark Hollywood i umówimy sobie kolejne newsy ze świata celebrytów. Taylor Swift numerem 1 niszczycieli środowiska. Firma Yard e, ujawniła ranking celebrytów, którzy najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Ciekawe jest to, że ranking ten pojawił się dosłownie niedługo po tym, jak Kylie Jenner wrzuciła na swojego Instagrama zdjęcie z Travisem i ich odrzutowcami w tle z opisem lecimy moim czy twoim? Gdyby za każdą głupotę napisaną czy wypowiedzianą przez celebrytów ktoś by nam płacił, to bez wątpienia bylibyśmy bogaci. Wiadomy jest fakt, że samoloty emitują ogromne ilości dwutlenku węgla. A celebryci posiadają prywatne odrzutowce, które mi chętnie latają, nawet jeśli ten lot trwa jedynie 5 minut. Nie muszę chyba dodawać też, że do dbania o środowisko i ekologii powinni przyczyniać się wszyscy włącznie ze sławionymi osobami. W rankingu znaleźli się celebryci tacy jak Kylie Jenner, Kim Kardashian, Travis Scott, Jay Z, Drake i wielu, wielu innych. Szokiem dla wszystkich był fakt, że w topce rankingu na miejscu pierwszym znalazła się Taylor Swift. A dlaczego szokiem? Bo Taylor bardzo dba o swój waniliowy wizerunek i udaje aktywistkę. Yard wyliczyło, że samolot Taylor Swift w okresie od stycznia do lipca leciał już ponad 170 razy oraz że loty te wyemitowały 1184 razy więcej ton węgla niż przeciętna osoba. Tim Taylor na jej obronę powiedział, że odrzutowiec Taylor jest regularnie wypożyczany innym osobom, a przypisywanie jej większości lub wszystkich tych podróży jest rażąco błędne. Nie no jasne, bo jak dzieje się coś negatywnego w świecie Taylor, to nigdy nie jest to jej wina, tylko osób trzecich. Świetne wytłumaczenie. Co to za różnica, czy ona sama korzystała z tego samolotu, czy ktoś komuś go pożyczała, skoro tak czy inaczej zanieczyszczono środowisko? W każdym razie nie kupuję tej ściemy, bo Taylor Swift jest znana z tego, że rzadko możemy zobaczyć jej zdjęcia od paparazzi z ulicy, głównie dlatego, że zamiast poruszać się pieszo, Taylor woli latać samolotem od studia do studia. Sam fakt, że przeciętni ludzie piją z papierowych słomek i korzystają z papierowych toleb, a celebryci zawsze paszczają cały ten progres, jest irytujący, ale wiecie co jest jeszcze gorsze? Taylor podczas wyborów prezydenckich bardzo mocno wyrażała swój przeciw wobec Donalda Trumpa i tego, co się dzieje w Ameryce. Żeby wykorzystać swoją platformę nagrała piosenkę Only the Young, w której mówi, że młodzi ludzie muszą zmagać się m.in. ze zmianami klimatycznymi, co według niej jest okropne. Hipokryzja? No raczej tak. Macie tutaj czysty przykład, że celebryci w mediach powiedzą wszystko, co wpłynie pozytywnie na ich reputację, ale niekoniecznie popierają to, o czym mówią. Wielu celebrytów mówi o tym, że zajmuje się filantropią i działają jako aktywiści, ale jeśli już przechodzimy do czynów, to wypadają znacznie gorzej. Myślę, że kwestia zanieczyszczenia środowiska przez celebrytów do tej pory była mocno ignorowana, ale może dzięki temu rankingowi coś zmieni się na lepsze. A Wy co myślicie? Demi Lovero i ponownie zaadaptowane zaimki Ona Jej i Nowy Chłopak. Naprawdę chciałabym, żeby Demi znalazła się w newsach z czymś pozytywnym, ale znowu nie tym razem. Jak wiecie, Demi ostatnio nie daje się lubić przez wszystkie głupstwa, jakie mówi, odpycha od siebie fanów, ale też możliwie nowych słuchaczy. Wszyscy chyba pamiętają dramę jogurtową, nieudany związek z Maxem, dramę z California Sober, vibratory Demi i wreszcie jej niebinarność, która wywołała sporo kontrowersji. Wiem, że temat jest delikatny, ale tutaj problemem jest Demi. Mówiłam wam, że ona robi coś, co chwilowo wydaje się fajne i pomocne, ale za chwilę zmienia zdanie i już się tego nie trzyma. W przypadku Demi bycie osobą niebinarną było chwilową fascynacją. Według niej był to sposób na wyjście z uzależnienia, ale nie pytajcie mnie, w jaki sposób miało to zadziałać. Pytajcie jej. Od jakiegoś czasu mówiło się o tym, że za zamkniętymi drzwiami Demi i jej otoczenie nie używają zajmków oni ich a Oliwy do ognia dodała zmiana opisu na Instagramie na ona jej. Demi ostatnio w podcaście powiedziała, że w zeszłym roku moja męska i żeńska energia były zrównoważone. Kiedy stawałam przed toaletami, na których drzwiach widniały napisy dla pań, dla panów, nie wiedziałam, którą łazienkę wybrać, ponieważ nie czułam się do końca jak kobieta. Nie czułam się też jako mężczyzna. Czułam się jak człowiek i o to właśnie chodzi w neutralnych zaimkach. Według mnie tu chodzi o pełne odczuwanie swojego człowieczeństwa. Ostatnio czuję się bardziej kobieco. Nie muszę chyba mówić, dlaczego opinia publiczna zdenerwowała się faktem, że Demi zmienia zaimki i tożsamości płciowe w zależności od nastroju lub też osoby, z jaką aktualnie się spotyka, do czego przejdziemy za moment. Warto też dodać, że po nieudanym związku z Maxem Demi powiedziała, że czuje się bardziej homo i nie ma ochoty na spotykanie się z facetami. Sytuacja dość dynamicznie się zmieniła, ponieważ media donoszą, że Demi spotyka się teraz z nowym muzykiem. To naprawdę szczęśliwy i zdrowy związek, jest świetnym facetem, mówi źródło informacji. Wydaje mi się, że Demi sama gubi się w tym, czego chce. Wystarczy spojrzeć na jej przemiany wizerunkowe. Demi działa trochę jak kameleon, w zależności od tego, z kim aktualnie się zadaje, i też tak zaczyna wyglądać. Kiedy zadawała się za lokiem, obcięła włosy na krótko, zaczęła mówić, że jest osobą niebinarną, zmieniła styl ubierania na bardziej podobny do niego. Teraz, kiedy jest w związku z tajemniczym muzykiem, zmienia styl na bardziej rockowy, powróciła do starych korzeni muzycznych. Demi jest trochę jak chorągiewka i to, co mówi, za kilka minut może się zmienić. Podobnie było z Kalifornia Sober, kiedy upierała się, że to dla niej najlepszy sposób na wyjście z uzależnienia, po czym sama przyznała, że właśnie przez ten sposób wróciła powrotne, z powrotem do nałogu. Jeśli jesteście ze mną od dawna, to pamiętacie pewnie post na blogu mówiący o toksycznym związku Demi i Wilmera. Wtedy nikt nie chciał mi uwierzyć w to, że informacje zawarte w poście to prawda, ale teraz sama Demi w swoich utworach zaczyna to potwierdzać. Ostatnio wyciekła zapowiedź piosenki 29, która opowiada o tym, że Wilmer, mający 29 lat, wszedł w związek z Demi, która miała wtedy jedyne 17 lat. Znaczy wtedy ich związek wyszedł na jaw, ale nikt tak naprawdę nie wie, czy nie zaczęli spotykać się ze sobą jeszcze wcześniej. A trzeba przyznać, że związek dorosłego faceta z naiwną nastolatką nie jest na miejscu i to nie jest tak, że jedynie Demi była jego sporo młodszą partnerką. Wilmer chyba gustuje w takich dziewczynach, jakkolwiek źle to nie zabrzmi. I problemem jest też fakt, że Demi, od kiedy stała się trochę mniej lubiana, tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to, jak ważny problem poruszyła ona w tej piosence. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy podobnie jak ja jesteście już zmęczeni Demi i newsami związanymi z nią i czy myślicie, że jej zachowanie i to, co mówi, ma wpływ na słabą sprzedaż jej nowej muzyki. Meghan Merkel to kłamczucha, manipulatorka i naciągaczka. Musicie wiedzieć, że jedną z moich ulubionych rzeczy są książki, które demaskują celebrytów, a ich autorzy działają na własną rękę z ich bliskim otoczeniem. Jedną z takich osób jest Tom Bower, który wydał książkę o nazwie Revenge, w której demaskuje Meghan Markle. Yy, myślę, że cała rodzina królewska, jak i książę Harry i sama Meghan nie są zadowoleni z tego, jakie informacje są zawarte w książce. Tom w wywiadzie dla Good Morning Britain powiedział, że informacje zawarte w książce czerpał od osób poszkodowanych przez Megan i takich, które za nią nie przepadają. Pomyślałam, że fajnie będzie wymienić wam kilka demaskujących informacji zawartych w książce Toma. Pierwszą z nich jest to, że Megan obsesyjnie przejmuje się swoim wizerunkiem. Tom twierdzi, że bardzo często wzoruje się ona na innych kobietach i zazdrości jej między innymi wyglądu. Zorowała się również na postaci, którą grała, czyli Rachel Zane, która jest manipulatorką i oportunistką. Megan od bardzo dawna miała obsesję na punkcie księżnej Diany i specjalnie wykorzystała wiedzę na jej temat, żeby zbliżyć się do księcia Harego. Rodzina księżnej Diany nie widzi podobieństwa między Meghan i Dianą i od początku twierdzili, że Megan nie będzie pasowała do rodziny królewskiej. Megan łatwo było zbliżyć się do Harry'ego, bo on od dawna chciał, żeby kobieta nim sterowała, żeby była dla niego taką zastępczą matką, ale również chciał zemścić się na swojej rodzinie, a do tego Megan pasuje idealnie. Tom pisze również, że Megan lubi kontrolować wszystko, co się wokół niej dzieje. Książę Harry dopytywał, jak wygląda Megan, zanim spotkał się z nią pierwszy raz. Harry zmienił swój numer telefonu i nie podał go nikomu z rodziny królewskiej. Meghan Markle mieszkała ze swoim ex chłopakiem kiedy zaczęła spotykać się z księciem Harem. Królowa cieszyła się, że Meghan Markle nie pojawi się na pogrzebie księcia Filipa. Meghan naprawdę rzuciła w ludzi gorącą herbatą podczas podróży do Australii. I trzeba przyznać, że cieszy mnie to, że prawda o Meghan zaczyna wychodzić na jaw i że ludzie, którzy popierali ją po wywiadzie dla Opry zaczynają składać tą układankę w całość. Mam nadzieję, że Tom dalej będzie miał możliwość mówić, jaka jest prawda o Megan lub Harrym i że nie wpadną na pomysł, żeby pozwać go. Chociaż nawet gdyby, to myślę, że jeszcze bardziej pogrążyliby sami siebie. Kim Kardashian i Pete Davidson Rozstanie Kim Kardashian i Pita Davidsona Kim i Pete poznali się na planie SNL, a ostatnio media doniosły o ich rozstaniu po kilku miesiącach związku. Plotki w mediach mówią, że Kim poleciała za Pitem w podróż do Australii, żeby jeszcze jakoś ratować ich związek, ale się nie udało. Jeszcze inne plotki mówią, że Pete się oświadczył, a Kim odmówiła. A jeszcze inne, że Pete za bardzo naciskał na zaręczyny i za bardzo brnął do przodu, przez co Kim się wycofała. A jaki był powód rozstania? Raczej powiedziałabym, że klasyczny w przypadku celebrytów jak podają źródła niestety związek na odległość i napięte grafiki uniemożliwiły im podtrzymanie relacji o rozstaniu zdecydowali w tym tygodniu. No klasyk. Serio myślicie, że Pi nie miał dla niej czasu, bo był tak zapracowany? Za każdym razem, kiedy celebryci się rozstają, to powodem podany w mediach jest napięty grafik. W każdym razie, jedyną osobą, która cieszy się z tego obrotu spraw, jest Kanie, który w social mediach wyraził to bardzo dosadnie i wrzucił zdjęcie gazety New York Times z nagłówkiem "Skid Davidson zmarł w wieku 28 lat. Okej, okay, to jest trochę chore, ale na swój sposób śmieszne, biorąc pod uwagę ich wcześniejsze publiczne spory i wymyśloną ksywkę. Co do Kanie, kim media piszą, że zgodnie dzielą się opieką nad dziećmi, ale rozwód dalej jest w toku. W każdym razie nie rozumiem, dlaczego ludzie są tak zaskoczeni rozstaniem Kim i pita. Pit to gość, który długo nie wytrzymuje w związkach, i dopiero co miał dziewczynę szybko przeskoczył potem na Kim Kardashian, a jeszcze wcześniej był przecież zaręczony krótko, bo krótko, ale z Arianą Grande. Sam fakt, że jego dziewczynami była właśnie Ariana i Kim. I że na temat obu związków był raczej otwarty w mediach, zapala mi trochę czerwoną ramkę, bo wiecie, wygląda to tak, jakby wykorzystywał swój moment sławy. Kim za to ma dzieci, bardziej poukładane życie, biznes i wiadomo, że nie patrzyła na Pita jak na miłość jej życia i nie wyobrażała sobie ich razem przed ołtarzem. Pis to trochę bardziej odskocznia od problemów i takiego nieudanego małżeństwa, było to dla niej coś nowego, dobrze się z nim bawiła i to tyle. Zresztą Pitt też nie jest osobą zbyt stabilną i ma swoje problemy, Na pewno nie jest łatwym partnerem. W każdym razie ten związek został zakończony i jestem ciekawa, kto będzie kolejnym partnerem Kim, ponieważ przeszła pewne zmiany wizerunkowa. Janet McCurdy demaskuje świat Hollywood. Janet McCurdy znana jest głównie z odgrywania roli Sam z ICarly i Sammy Kat. Janet jako jedna z niewielu celebrytek od zawsze demaskowała świat Hollywood i mówiła wprost, co miało miejsce w stacji Nickelodeon. Ostatnio wydała książkę o nazwie I'm Glad My Mom Died, której opowiada głównie o toksycznej relacji z matką, która przelała na nią niespełnione marzenia bycia aktorką. Janet opowiada, że jej matka była toksyczna. Kiedy Janet miała zaledwie 11 lat, matka wpędziła ją w zaburzenia odżywiania przez wyliczanie jej kalorii i kontrolowanie jej. Ona sama nigdy nie chciała być aktorką, ale jak twierdzi, robiła to dla matki. Kiedy Janet zaczęła się buntować, matka zaczęła sabotować jej karierę, zachęcać jej fanów do hejtowania córki i pisania o niej negatywnych komentarzy. Janet bardzo otwarcie opisuje zmagania z zaburzeniami odżywiania, co miało związek również z jej pracą na planie. Jak mówi moja postać ciągle jadła, nie byłam w stanie zmierzyć się z zaburzeniami odżywiania, więc oczywiście nie mogłam po prostu powiedzieć, hej, ja faktycznie mam z tym problem, więc czy może możemy tego nie robić? Janet powiedziała, że na planie dochodziło do wielu nadużyć ze strony jednego z reżyserów. Kiedy Janet skończyła pracę nad serialem I Carly, dostała rolę w Sam i Kat i produkcja zaproponowała jej 300 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie tego. Czego dopuszczał się reżyser na planie? Na całe szczęście nie przyjęła ich. Opowiada również, że aktorzy, którzy nie mieli skończonych 18 lat, byli zachęcani do picia alkoholu na planie. Produkcja i reżyserka często wspominali o obsadzie, że powinni być bardziej rozrywkowi, tak jak cała obsada z która piła razem. Już kiedyś pisałam Wam też o tym, co działo się na planie tego serialu, a jeśli nie pamiętacie, to odsyłam Was do postów, który będzie w opisie. Evan Jogia, który grał jedną z postaci w serialu Victorious, podobnie jak Janet ujawnił na swoich social mediach, że nie pamięta co się działo w jakimkolwiek odcinku Victorious, ponieważ ciągle tam pili albo byli na kacu. Aż strach pomyśleć przez co przechodziły te dzieci czy nastolatkowie, którzy współpracowali z Nickelodeon i nie tylko. Nie jest też tajemnicą fakt, że Janet i Ariana Grande nigdy ze sobą nie przepadały. I obie raczej są dosyć otwarte w tej kwestii. Janet w swojej książce opisała również żal do Ariany i produkcji za to, że nie traktowali ich tak samo. Janet nie mogła przyjmować żadnych innych projektów, podczas kiedy Ariana występowała na Billboard Music Awards i robiła wszystkie oddzielne współprace, a produkcja jeszcze ułatwiała jej nieobecność na planie i tłumaczyła to. Ariana Grande sama przyznała, że kiedyś nie traktowała ludzi dobrze i raczej wszyscy w Hollywood wiedzą, że przechodziła czas, w którym zachowywała się jak diwa i patrzyła na ludzi z góry, w tym również na Donet. Janet dodała też, że nie dziwi się celebrytom, że przechodzą publicznie przez załamanie nerwowe, golą sobie głowy itd. przez traumy, jakich doświadczają. Nawet nie wiecie, jak mroczny jest cały ten świat Hollywood i ile sekretów skrywa Dark Hollywood. Przykre jest to, że ci ludzie nie odpowiadają za swoje czyny i wszystkie ich grzechy są zamiatane pod dywan. Jedynie nieliczni celebryci mówią wprost, z czym musieli się zmagać, a to, o czym mówi Janet, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Tu by było na tyle w dzisiejszym podcaście. Dziękuję Wam za wysłuchanie i pamiętajcie zostawić lajka i subskrypcję.